Dzieci nie muszą się nudzić czytając książki. Sposób na to, by maluchy pokochały bibliotekę, znaleźli pracownicy chrzanowskiej księżnicy. Spotykają się w Bajkowie raz w miesiącu i wspólnie wybierają w podróż w krainy fantazji, dobrej zabawy. Mowa o członkach tzw. grup zabawowych, czyli uczestnikach zajęć dla najmłodszych gości chrzanowskiej biblioteki. Na spotkanie z książką i dobrą zabawą przychodzą tu 3- i 4-latki oraz ich rodzice, bo to także okazja do wspólnego spędzenia czasu. W grupie zabawowej bardzo ważne jest to, że są to zajęcia dla dzieci i rodziców. Rodzice, jak widać, nie stoją z boku, bawią się z dziećmi. Najpierw w dziecięcym kąciku, czyli bibliotecznym Bajkowie, uczestnicy spotkania poznają losy bohaterów którejś z książek dla najmłodszych. Potem przychodzi czas na zabawę. Pomysłów nie brakuje i zawsze przy okazji rozwijają one zdolności dzieciaków. Ostatnia sprzyjająca aura pozwoliła wyjść przed biblioteczne mury i tu bawić się farbami. Dzieci rączkami tworzyły barwne rysunki. Najmłodsi miło spędzali czas, a bibliotekarze pozyskiwali w ten sposób przyszłych czytelników. A ja lubię motylka kolorowego. A podoba Ci się tu? Tak. A co Ci się najbardziej podoba? Malowanie i książki. Co tu jest na rysunku? Ślimaszek i jeszcze ptaszek. Malujesz to wszystko czym? Pędzelkiem? Rączkami. A co tutaj dzisiaj malujesz? Ślimaczka, kwiatuszka, tatusie i rysuję z tatusiem tego kwiatuszka. Będziesz jeszcze do biblioteki przychodzić? Tak. A jak podrośniesz, to jak myślisz, będziesz tu pożyczać książki? Tak. Z kim tu przyszłaś do tej biblioteki? Z tatem. I często przychodzisz do biblioteki? Tak. A lubisz tu przychodzić? Tak. Dlaczego? Co tu robicie? Bawię się. I wypożyczam książki. A chcesz tu jeszcze przychodzić, czy już ci się znudziło? Nie znudziło. Cóż, każdy sposób na to, by rzesza wielbicieli książek i biblioteki rosła, jest dobry. Jak słychać, pracownicy chrzanowskiej księżnicy zaczynają już od najmłodszych, ale też nie mają kłopotu z pozyskaniem chętnych do organizowanych tu zajęć, bo zainteresowanie propozycjami spędzenia czasu oferowanymi tym najmłodszym cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jest duże zainteresowanie zarówno jeśli chodzi o korzystanie z komputerów, jak i ofertę książek, które polecamy czytelnikom do wypożyczeń, jak i właśnie taka oferta kulturalno-oświatowa. Bardzo, bardzo duże zainteresowanie, co nas bardzo cieszy. Ze względu na sporą popularność zajęć takich jak te, zdecydowano o utworzeniu drugiej grupy zabawowej dla maluchów. Zapisy trwają i ponoć zostały jeszcze tylko 3 wolne miejsca. Zajęcia są bezpłatne, odbywają się raz w miesiącu i trwają 2 godziny. Kolejna grupa zabawowa ruszy od września, ale także na czas wakacji bibliotekarze mają kilka propozycji spędzenia czasu. 11 lipca ruszają w bibliotece pożyteczne wakacje, czyli cykl zajęć skierowanych do dzieci. W poniedziałki i środy atrakcje czekają na dzieciaki w wieku od 5 do 8 lat. We wtorki i czwartki swój czas będą tu mieli ci, którzy mieszczą się w przedziale wiekowym między 9 a 13 rokiem życia, a piątki zarezerwowano dla najmłodszych i ich rodziców. Zajęcia zaplanowano na godziny między 10 a 12 i wtedy nikt nie będzie się tu nudził. Zawsze jest czytanie, no i różnego typu zabawy, typu właśnie malowanie rękami, myślimy o jakichś podchodach, zabawy z chustą Klanza. Wszystkie te zajęcia są oczywiście bezpłatne, a potrwają do 12 sierpnia. Warto więc skorzystać z okazji.